Rycerze, część piąta, Legnica 1241. Trójka rycerzy, Dobrowojs Pyzdr, Krzesimir Skalisza i Bździsław Spierdogrzmotów, uciekając z pola bitwy na spienionych rumakach, zatrzymała się dopiero w gęstych krzakach okolicznej puszczy. O rzeszty, ale wtopa, wydyszał Dobrowoj, kiedy zsiedli z koni. Wtopa? To nie wtopa, cieszmy się, żeśmy tyłki z tego w całości wywieźli, równie zdyszanym głosem odparł Krzesimir. Nie do końca w całości, odezwał się Bździsław. Pozostali dwaj rycerze spojrzeli na tył Bździsława. Faktycznie, a skąd u ciebie, nasz przyjacielu, taka dziura w zbroi na pośladku? Zapytał Dobrowoj. A bo ten skośnooki naród to zażarty taki, powiedział Bździsław, próbując zerknąć przez ramię na swoją tylną część ciała. Jeden taki mały, pomarszczony, jak mój dziadek, z włócznią się na mnie zasadził i aua, aua, ciągle mordę pruł. I wkurzać mnie zaczął, bo łeb mnie bolał od wcześniejszego zderzenia z jakimś w płaszczu z czerwonym krzyżykiem. To lunąłem go mieczem na odlew, dodał, wykręcając się w te i we w te. No i? Zapytał Krzesimir. No i to on chyba nie miał na imię. Karim może? Zadumał się Bździsław. No i co dalej, tłuku się pytam, a nie o imię tatara jakiegoś, zdenerwował się Krzesimir. Kolega się nie uruchamia, z Bździśkiem tak już jest. Gada się trudno, a za patrzenie na niego książę powinien dopłacać, powiedział Dobrowoj. Będzie wypłata odszkodowań za straty moralne? Zaskoczony zapytał Bździsław. Nie, wypłata pojechała na tych małych konikach razem z waszą tarczą i wygryzionym kawałkiem waszej zbroi, odparł spokojniejszy już Krzesimir. Dokończcie może opowiadać, skąd ta dziura na tyłku, zeździł się Dobrowoj. No, jak go lunąłem tym mieczem, to on już to au, au, a przestał krzyczeć. Tylko mu się na auć, auć zmieniło, bo mu chyba hełm na oczy nalazł i uciskać zaczął. Myślałem, że to już koniec i zacząłem nawet na mieczu karp kolejny rzezać, a tu jak mnie coś w tyłek nie urżnie, powiedział Bździsław, patrzę, a to ten pokurcz w zbroję mi się wgryza i nijak go oderwać się nie da. Zacząłem za kosami jechać od drzewa zawadzać, a on nic, gryzie dalej. Już pomyślałem, że mnie całego porze, ale wtedy jakoś tak mi się gazy zebrały po tej soczewicy, cośmy ją wczoraj jedli i lekkiego bączka puściłem, dodał zażenowany. Lekkiego? Zaskoczony powiedział Dobrowoj, przecież bitwa na chwilę zamarła. To prawda, dodał Krzesimir, sam widziałem, jak rycerze nasi stanęli i Tatarzy też stanęli, kiedy jakieś monstrum z żelastwem w pysku nad całą ordą przelecieć raczyło. A to pewnikiem wasze gazy w powietrze onego zażartego Tatara wyrzuciły. A to ja nic nie wiem, bo mnie w drugą stronę miotnęło, powiedział spokojnie Bździsław. I ciemność zobaczyłem, bo znowu w tego gościa z czerwonym krzyżykiem przywaliłem. W templariusza, podpowiedział Dobrowoj. Nie wiem, nie przedstawił się, spokojnie odparł Bździsław. Mało czasu miał, jak zlatywał z konia. Ja, to pewnikiem kolega nie wie, że od tego waszego gazu huk był taki, że podobno samemu Batuchanowi kumys się z kubka wylał, zapytał Krzesimir, a obóz jego ze 4 staje od waszego wypadku się znajdował. Nic nie wiem, szczerze odparł Bździsław. Jak się ocknąłem, to jakiś tłusty rycerz koło mnie przejechał. Myślałem, że na bitwę się spóźnił, ale on w zupełnie inną stronę pędził. Mieszko drugi otyły to był, odrzekł Krzesimir. I nie na bitwę on jechał, a spierniczał haniebnie. Spierniczał, bo Tatarzy też gazy puścili, powiedział Dobrowoj. Też soczewice jedli? Zapytał zdziwiony Bździsław. Nie, kaszę tatarską, odparł Dobrowoj. Z takich smoczych łbów na drzewcach wilgachnych umieszczonych te gazy smrodliwe puszczać poczęli. Nie czuliście niczego? Mógł nie czuć, dorzucił Krzesimir. Jego gaz mógł mocniejszym być. Nie czułem, ponownie przyznał się Bździsław. To i dobrze, wystarczy, że my czuliśmy, już więcej czuć nie chcemy, powiedział Krzesimir. Mam nadzieję, że od tego wszystkiego książę nasz Heniutek głowy nie stracił i bitwę wygrał, powiedział Bździsław. Jakby to koledze wyjaśnić, zaczął Krzesimir. A co? Zapytał Bździsław. Nie wygrał? Jakby wygrał, to byśmy chyba w krzaczorach nie siedzieli, powiedział dosadnie Dobrowoj. No właśnie, zaczął Bździsław, czemu my w tych chęchach siedzimy? Bośmy kolegę zdążyli tylko za nogi złapać i żeśmy pociągnęli go za sobą, powiedział Dobrowoj, kiedy z pola boju nam uchodzić przyszło. A to dlatego mam tyle ziemi pod przyłbicą, skonstatował Bździsław. Dlatego, odpowiedział Dobrowoj. Ja się tylko zastanawiam, powiedział Krzesimir, jak my żeśmy tą sosenkę ominęli, skoro kolega ją z prawej brał, a ja z lewej. O Boże, zakrzyknął Bździsław, wizualizując sobie rzeczoną sytuację. Cienka była i się pod ciężarem Bździśka ugięła, odparł Dobrowoj. Ale jakby się nie ugięła, zastanowił się Krzesimir. O Boże, zakrzyknął ponownie Bździsław.
No, dobrze, że w tym miejscu mocną zbroję mieliście. Zaśmiał się Dobrowoj. Inaczej was by dwóch było przez ową sosenkę przepołowionych, albo byście falsetem Bogorodzice śpiewali. Ale ja nie umiem śpiewać, zdziwił się Brzdzisław. Wiemy, odparł Krzesimir, od czasu jak was nieopatrznie w konkursie na wyjca Grodziszcza wystawili. Ja się nie pchałem, powiedział Brzdzisław. Wiemy, powtórzył Krzesimir. Ale jak już żeście występowali, dorzucił Dobrowoj, to nie trzeba było śpiewać o głupim księciuniu i do tego jeszcze galotów ściągać i tyłka kmieciom nie pokazywać. Nie trzeba było, dodał Krzesimir. Ale za to ucieczkę potrenowali i teraz jak raz się nam na bitwie przydało. Pamiętam, powiedział smutno Brzdzisław, ale ciężko z opuszczonymi galotami się umyka, jak ci książę ze zielony chce w tyłek włócznie własnoręcznie zaostrzoną brazić. Fakt, rzekł Dobrowoj. No ale my tu gadu-gadu, a trzeba się z tych krzaczorów wydostać, powiedział Krzesimir. I gdzie pójdziem? Zapytał Brzdzisław. A gdzie nas oczy poniosą? Rzekł zamyślony Dobrowoj. Nie lepiej na koniach? Zapytał Brzdzisław. Milcz, tłumoku, powiedział Krzesimir i rycerze wylezli z krzaczorów, by ku Legnicy się udać, gdzie resztki polskiego rycerstwa zamknąć się raczyły.